Szymon, napisałeś bardzo osobistą książkę. Moim zdaniem to jest książka o twojej żonie. Nie tam o żadnym małżeństwie, relacji, tylko książka o Magdzie Majewskiej. Jest. No i tak pokazujesz to swoją Magdę, że wydaje mi się zajebistą babką, którą bardzo chętnie bym poznała. Była trochę nieufna, jak powiedziałem jej sobie, że będę pisał o nas, o związku, o tobie, że jesteś moją nieustanną inspiracją. Z jednej strony dumna, no jestem muzą, prawda? No tak. Kurczę. Przecież Mickiewicz do M, ale z drugiej strony, cholera, niepokój, co on o mnie co będzie pisał. Będzie ironiczny, no bo będzie prześmiewczy. No wiesz, są dziwactwa, są no, pasje. No jest o dziwactwach. To jest, słuchaj, o jakby kobiecie niezmiennie mocnej, niezmiennie silnej, interesującej, z wieloma różnymi przywarami, ale myślę sobie, że też od czasu do czasu bywam ja autoironiczny wobec siebie, no bo też śmieję się z jakiejś swojej takiej bezsilności wobec pewnych rzeczy, no i takiej... słabości pantofla i tylko, że jedyną siłą jego może jest taka, że może od czasu do czasu sobie skrobnąć... Ale pantofel, trochę pantofel. Jest trochę. Wiesz co, to znaczy, wiesz co, Agata Passen, która przyszła na premierę tego mojego monologu, który bazuje właśnie na życiu w pożyciu, powiedziała, Matko Boska, wychodząc, wiesz, właśnie z tego, podeszli do niej z jakimś wywiadem, ona powiedziała, Jezus Maria, już myślałem, że mężczyzna typu pantofel już w ogóle nie istnieje, a to że Szymon, tego nie proszę. Ma. Ja nie miałem wątpliwości, że powinienem być przy porodzie, przy tym odcinać pępowinę, być przy, wiesz, byłem przy zapłodnieniu, jestem przy porodzie. A powiedz mi, Magda uważa, że żart jest sexy? Bo ja słyszałam taką teorię, że nie ma lepszej metody antykoncepcyjnej w łóżku niż poczucie humoru, niż żartowanie podczas seksu. Nie, znaczy podczas seksu myślę, że tak. Wiesz co? Ale nie, to podczas seksu... Musi być namiętny, nie, dla mnie nie seks wiesz. Jest zbyt poważną sprawą, żebym z niego żartował, tym bardziej, że tak się go zawsze domagam, więc jakby po prostu, wiesz, no nie mogę drwić potem z nagrody, prawda? Trudno rzeć łacha, prawda? No skoro nagroda się pojawia, natomiast rzeczywiście nie, to już wtedy mi jakby... że tak powiem, nazwijmy to, opada poczucie humoru, prawda, i jakby ciśnienie się podnosi, w związku z tym już nie ma żartu, natomiast rzeczywiście jakby od czasu do czasu lubię podegrać jakąś sytuację sypialnianą, wiesz, gdzieś tam wcześniej, paradując w jakimś dziwnym stroju, bądź też starając się być bardzo męski, ponieważ moja żona bardzo lubi mężczyzn, wiesz. No jak każda i zawsze, no tak, dokładnie, więc ona zawsze ma jakieś tęsknoty z jakimś tam, wiesz, a to Brad Pitt, nic tego nizowego jej się wydaje bardzo fajny, więc mi ja też. Co pewien czas... Nie wiem, wchodzę na przykład, wiesz, wychodzę z sypialni z gestem na przykład, że palę papierosa i mówię, to co robimy dzisiaj, malutka, wiesz, na przykład jakimś tam staram tak się... Tak na Bogusia Lindę trochę. Na coś na Bogusia Lindę, wiesz, próbuję i tak dalej, no więc jest to prawda, że poczucie humoru może troszkę piłuje, nazwijmy te geny, namiętność, tak. Ale też z drugiej strony myślę sobie, że z kolei poczucie humoru jest bardzo męskie z jednego powodu, że... Bardzo jest przydatne w momentach, kiedy są pewne napięcia, krytyczne. Rozumiesz? Czyli myślę sobie, że gdybym nie miał, ja oczywiście to nie było tak, że jak na przykład sfajczyło mi się mieszkanie, a ja nagle wybiegłem i się śmiałem jak dziki, no prawda, na osiedlu, no oczywiście wiadomo, że nie, prawda? Ale myślę sobie, że daje ci wtedy siłę, prawda, taka historia na zasadzie, wiesz, jak Greg Zorba. Cholera, jaka piękna katastrofa. No. Szymon, a w książce pada takie zdanie, zabawne, ale nie powiem, żeby nie było w nim prawdy, urodowo przerastam Kraśka i Wojewódzkiego. Tak twierdzą twoi przyjaciele i żona. Absolutnie, ja uważam, że jestem od nich przystojniejszy. Nie, no oczywiście, no nie, no w ogóle dziękuję. Znaczy, słuchaj, oczywiście w rankingach pewnie nie, bo oni są, wiesz, tacy, wiesz, oni tak troszkę bardziej są może macho i noszą ten, ale... Kuba macho? Chyba nie. Nie, ale teraz absolutnie uważam, że z tą brodą pokonuje ich i ja bym sobie dał bardzo dużo punktów. Oczywiście tam pewnie z Dorocińskim bym przegrał, ale jak się zbiorę, wiesz, i opalę, to może kto wie, byłbym blisko. No i słyszałam, a w zasadzie wyczytałam, że masz słabość do Magdy Cieleckiej. No mam, to prawda. Magda Cielecka to jest taka Magda 2 moja, wiesz. Tak, znaczy, blondyneczka, sobie, drobniutka. Ty blondynki, tego poza tym z pozoru chłodna, a ja wiem, że to nie jest prawda. Znaczy nie wiem w przypadku Magdy Cieleckiej, czy to jest prawda, musiałbym gdzieś... Nie wiem, popytać albo... Ale w książce mówisz, że do zdrady jesteś niezdolny. Może to jest kokieteria? Nie, wiesz co, zastanawiałem się nad tym. I myślę, że z jednego prostego powodu, że jeżeli bym się miał zakochać, to by... Znaczy mógłbym, prawdopodobnie, może mógłbym zdradzić, ale jeżeli bym zdradził, to prawdopodobnie się wysypało wszystko. Nie mógłbym po prostu mieć romansu rozumiem. Na boku. Nie mógłbyś kłamać. Na zasadzie gry strategicznej, ponieważ byłoby po mnie to absolutnie widać i mam wrażenie, żebym nie poradził sobie... Zresztą, wiesz co, ja rozmawiałem z psychiatrą, który powiedział mi, że w jednym ze szpitali w Warszawie jest jeden cały oddział, facetów, pełen facetów, którzy prowadzili podwójne życie. Nie wytrzymali psychicznie, ponieważ powiedział, wie pan co, jest, powiedział tak. Prosta sprawa. To jest trudne do rozegrania strategicznie. To nie jest tak, że się nie obejrzę, tylko jak czytałaś, to wiesz, że mam funkcję przekierowania. Czyli ja mam coś takiego, że nawet jak mi się spodoba jakaś dziewczyna, to biegnę zawsze, do Magdy. Biegnę do Magdy, czyli jakby mam taki rodzaj przekierowania, że jakby jak mi się spodoba, fajnie, to już myślę o tym,
żeby zrealizować już ten niecny plan z moją żoną. Polecam wszystkim książkę Szymona Życie w pożyciu. To chyba najintymniejsze wyznanie naszego etatowego komika, tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo i sukcesów. Dziękuję bardzo, dzięki tobie też. Dzięki. Wszystkiego dobrego.